Cześć, cześć. Witajcie kochani w nowym vlogu. Ja tutaj właśnie przepracowałam pół dnia, bo chyba z 5 godzin robiłam wasze analizy i diagnostyki odnośnie, patrzcie, czy to można jakoś tak, o, odnośnie klątwów i uroków, bo żeście tego tyle zamówili w pierwszy dzień jak zwykle. Będzie stały produkt na sklepie, więc spokojnie. Ale przypiliłam i chyba zrobiłam z 15, zrobiłam program. W międzyczasie przyszły kamyki, czyli kolejne minerałki, zaraz wam pokażę jakie. Dzień fajny, bo trochę słoneczka, trochę chmurek, ale w miarę ciepło, jakoś mocno nie wieje, jakiejś tragedii nie ma, więc naprawdę. Ale siedzimy już w biurze od 10, jest teraz trzecia, 5 godzin roboty, zwijamy się do domu na trochę, bo potem znowu wieczorna zmiana, widzę, że Dorota już przypakowana. Na śniadanie i obiad miałyśmy pizzę, bo po prostu już padłyśmy z głodu. Tak wyleciałyśmy jak zwykle bez śniadania. I tak to się właśnie na szybko dzień zaczyna. Ale dobrze, w sumie fajnie, skutecznie spędzony czas. A wam jeszcze pokażę, jakie kamyczki przyszły, bo przyszły bardzo ładne. Także tak. O, a w dzisiejszych minerałach jest fluoryt. Też taka nawet fajna bryłka. Teraz to sobie będę odpakowywać i celestyn. No i oczywiście opisy, cóż znaczy fluoryt i celestyn i dlaczego tak, a nie inaczej. Także kolekcja minerałów się rozrasta i powiem wam, że już jest zacna. Drugą ręką biorę. O, jesteście w takim trybie. O, widzicie? Tu już mam tygrysie oko, kwarc różowy, złoto. Nie pamiętam co. I ametyst, rodonit to był czy coś, no muszę to sprawdzić, bo słuchajcie, nie pamiętam, już powinnam powklejać te nazwy, bo tak. No i teraz jeszcze dwa, więc fajnie to wygląda. Nie, Jurka. Uciekła akurat, no. Powiem wam, że coś ostatnio nie mam serca do tych vlogów, ale nie dlatego, że nie mam serca, tylko dlatego, że jak zamówiliście te diagnozy energetyczne tych wszystkich klątwów i uroków, to ja nic nie siedzę, tylko grzebię w komputerze. To Dorota, czekajcie, to my po cichutku. Mailowo. Cześć, cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie z samochodu tym razem. Tam z tyłu pan manewruje spokojnie, damy radę. Ja tutaj stoję pod żabką, gdzie nie było miejsca i czekam na Dorotę, dlatego że Dorota zakupowywuje ostatnie rzeczy. O, tak znacznie lepiej. Ostatnie rzeczy w postaci jakichś bułek na słodką drogę. Jakichś słodkich bułek na drogę, dlatego że jedziemy, wyjeżdżamy. Jedziemy odpocząć, będziecie mieli vlogi, o ile coś nagramy i jest cudnie i zaspałyśmy i miałyśmy wyjechać o 6, jest 9. Brawo dla nas, ale zważywszy na to, że o 2:09 jeszcze patrzyłam, że jest 2:09, to wstanie o 7 i tak było wyczynem, także tak to u nas wygląda, kochani. Zaczynamy tę trasę, zaczynamy tę jazdę. Bardzo dobrze, bardzo słusznie, jestem zadowolona. Spakowane, nawet nie jest najgorzej, chciałam powiedzieć, sporo tam z tyłu jest rzeczy, ale bez przesady. Pozałatwiane, do kota opieka załatwiona, opieka będzie odpoczywać u nas w domu. Niech odpoczywa, zawsze kot będzie miał towarzystwo. I witaj przygodo, zobaczymy co się będzie działo. Roboty, roboty, roboty drogowe, ale u nas zaczynają się już ładniejsze widoki. Powiem wam szczerze, że jestem zachwycona jedną sprawą, bo jest obwodnica Częstochowy, więc nie musimy wjeżdżać w miasto, tylko generalnie się omija wszystkie te się wieże, sreże, te częstochowskie bruki. Rewelacje, rewelacje. Góry. Nie wiem ile wy dostrzeżecie, ale my mamy widok zacny. Rewelacja. Zbliżamy się. Te rejony.
kawałek drogi przed nami, ale już, prawie tu. Jesteśmy na miejscu i póki nie mamy porządku, to chciałam Wam pokazać, jak wygląda. Przede wszystkim mamy widok na Giebont. Bez tarasu co prawda, ale rewelacja, widzę, że mnie prześwietla. Natomiast pokażę Wam, jak jest w środku. Słuchajcie, to tak, tu mamy widoki. Proszę bardzo, na górę, na ulicę. Telewizor, który nie będzie używany, ale mamy kanapę. Tutaj ja będę rezydowała. Nie, na podwójnym łóżku ja będę rezydowała z tego względu, że z przyzwyczajenia. King size. Mam komodę, mam łosia. Łoś najważniejszy. Tutaj jest druga część, gdzie rezydowała będzie Dorota, która z racji tego, że jest lekko mniejsza. Kabum, Thomas small size. Okienko, panienka z okienka tutaj. O, już rozłożyła laptopa. 3 sekundy. Już się nie rozkłada. Sikuj na głowówkę. Sikuj na głowówkę. Tak, i aneks kuchenny mamy. Nasze drzwi zamykają się. Całe pięterko dla siebie. Nasze drzwi zamykają się tam. Na dole. Słuchajcie, bo pan mi trochę przerwał, więc tu mamy aneks kuchenny z piękną balustradą. Bardzo fajno. Tam jest kolejny domek, jak to bywa. Żaluzje są, także nie martwcie się, nie będzie nas widać. Tu mamy lodówki, garnki, indukcja i w ogóle. No i drobna łazienka po prostu z prysznicem, tak? Zwyczajna sprawa. Kafle mi się. No, także ja mam duży pokój. Dorota mała, mniejszy, ale ma lampkę nocną. No, myślę, że jest fajnie, Ja już się trochę... Trochę się już zrobiłam, słuchajcie. W sensie irokeza mojego. Jeszcze trochę pudru i lecimy. No i słuchajcie, pierwsze spojrzenie na góry. Wynurzyłyśmy się, patrzamy Giebont. Także tak, jesteśmy 3 metry od domu. Mamy wszędzie bardzo blisko. Lecimy na Gubałówkę. Majestat. Widać wieżę kościoła. Tego głównego tutaj. I Giebącik. I lecimy na Krupówy. Bystra woda, bystra wodniczka. Ty rób zdjęcia telefonem, to ja się nie będę powtarzać. To mi prześlesz, no. O. No właśnie, bo ja już na dwie ręce nie wydołam. Zaszalejmy. Czy widzieliście kiedyś Krupówki w takim stanie braku ludzi? Dla mnie rewelacja. Super. Najpierw musimy podążyć. O, pusty. Pusty torby.
Dobra, my dzisiaj no, turystów mało, ale ludzi w ogóle mało. Tragedia. Pustki. Pustki. Dziękujemy. Otworzy się wszystko, ale okropnie. Kolejce. Na Bibołówkę. Holender. Słuchajcie, mamy to. Się porobiło. Remonty, kolejek. To generalnie witamy na tarasie widokowym. Czas na robienie zdjęcia. Nie ma czasu na wypicie piwa. Będziemy szukać w innym miejscu. Także pozdrawiam. Zobaczcie, jeszcze rok temu pewnie tu tętniło życie. W tej knajpie zawsze się jadło, coś piło. Tutaj było multum ludzi. Zobaczcie, multum. I co się dzieje? Cisza i spokój. Prawie pierwotne góry. Także my będziemy tutaj, widzę, zwiedzać bardziej góry niż odpoczywać turystycznie, ale to też jest bardzo fajne. Odpoczynek turystyczny muszę poprosić o to, żeby mi zdjęcie zrobiła. Koniecznie. Żeby nie wszystko na vlogach było. I co, piękne widoki, ludzi mało. Idę zajrzeć, jak wygląda ulica na Bibołówce, bo coś widzę, że jest cienko. Jakieś tam dwie knajpki są czynne, można sobie usiąść. I chyba tak zrobimy, że sobie wypijemy piwo, prawda? Ale co tam, pewnie, że... Tylko myślę, że tu, tylko chciałam zobaczyć... chciałam zobaczyć tutaj, ale trochę pootwierane jest. Nie jest źle, pokażę. Zobaczcie, jaka pustka. Pustka, 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 pustka. Nawet tam nie idziemy, myślę. Pójdziemy na piwo. Bardzo mało ludzi, ja pod słońce, więc będę pewnie się świecić totalnie, ale trudno. Natomiast tradycji staje się zadość. Jest urlop, jest piwo. Jest urlop, jest piwo. W pięknych okolicznościach przyrody. Mamy i... O, kota mamy, rudego. Kota? On się po prostu, wiesz, on jest zakamuflowany. Jest tak sam, wiesz, w kolorach. A my jesteśmy na... chillaucie. Na Bibołówce. Tak jest. Torby żeśmy rzuciły. I start na kolejkę. Mamy fajną miejscówkę, bliziutko w centrum. Powiemy wam dopiero, jak wyjedziemy. Nie, się śmieję. Ale jest... Coś miałam powiedzieć jeszcze. Będziemy musiały za 5 minut się zbierać, tak, bo ostatnia już, kolejka tak. jest. Mhm. 10 minut się tam dojdzie na spokojnie, ale ten, przyjedziemy jeszcze tutaj porobić mnóstwo zdjęć, ale to jeszcze, jeszcze jest. Razem. My jesteśmy tak. dopiero... Dopiero wjechałyśmy w sumie. Z podróży, torby rzucone. Tak. Bezprogramowo będzie. Tradycja świecka. Zdrówko. Mhm. Dokładnie.
I lecimy do kolejki. Jeszcze jest pusta, bo jeszcze jest parę minut. Zrobisz zdjęcie? Incepcja. Przy kolejku. Thank you. Aha. Mhm. Super, dzięki. Idziemy. Minut. Chodź do mnie. Co ty? Jeden ten jesteśmy. Come on. Nogi. Jeden ten, jeden gospodarek domowy jesteśmy. Jeden zarazek. Jeden zarazek. W razie W. W razie W. A tu jest ten. Patrz, kwiat życia. Dobry. Dobry. Co jest? Kwiat życia miłego dnia tam na szybie. A jest. Ale taki jakiś pomniejszy. Taki trochę. Mhm. Nie do końca, ale. No jest dalej. Okej, to może wezmę się za aparat. Zobaczcie, mamy. Można sobie. O, co? Dzwonek robimy? No. Można sobie zędznąć. No i co? Piękna pogoda. Piękna pogoda, super. Nie ma serca. Idziemy na obiad gdzieś. O, a to robi jak Forest Design. Nie, dziękujemy. Śliczne są. Bystry potok wody tocy, potok wody tocy. Nad potokiem Hanka wypłakuje ocy. I góry nad potokiem. Nie płac, Hanuś, nie płac, bo nad życia celem. Są marzenia, są wspomnienia, który wraca Heniek. Łopiany. W życiu nie widziałam takich dużych łopianów jak w Zakopanem, a to są jeszcze pikusie. Chciałam powiedzieć. To no. Naprawdę. Zobaczcie, tutaj mamy jak ostrość potok, ale mi się zawsze podobały, będę głośno mówiła, takie stare domy i tarasy, super. A tu mamy potok. Tutaj w tej knajpce galeria byłam, były ogródki. Kiedyś jakieś tam piwko oczywiście czy coś, także naprawdę fajnie. A ja idę sobie zrobić jakieś może zdjęcie, zobaczymy, albo na dobre gofry, albo coś. W ogóle musimy obiad zjeść, bo od rana nic nie jadłyśmy oprócz chipsa. A dom super. A ja myślę, że my
pójdziemy do gazowej kuźni. Tak w ogóle ciekawe, czy tu będzie czynne, bo na razie jest, widzę, zamknięte. Ale super, a idziemy do gazowej kuźni, to sobie coś zjemy. Do gazowej kuźni, tak. No właśnie, zaraz zobaczymy, co będziemy jeść. No i proszę, jesteśmy w gazowej kuźni, zaraz będziemy coś tam sobie obiadowego brać, bo jest niestety głodność. Głodność jest, także trzeba. No i słuchajcie, siedzimy sobie w ślicznej knajpie, właśnie zamówione zamówienie. Także zobaczymy. A tutaj w tej góralskiej to zawsze były dobre rzeczy, także myślę, że będziemy zadowolone. No i ładne okoliczności przyrody, słoneczko. Odnoszę nam zamówienie. Kartofelki zapiekane, kurczak zapiekany w serze i zestaw surówek. Razy dwa. Plus piwko. A my po obiadku już typowo na, uwaga, krupówkach. Tu wam chciałam pokazać najlepsze gofry ever. Jakby ktoś nie wiedział. No i kościółek. A my idziemy dalej na krupówki. A my jesteśmy w galerii. Pozamykanej oczywiście, ale coś tam jest. Jutro może się otworzy, bo my jesteśmy późno, przez około 18, znaczy późno jak na handel. Ale zobaczcie, tutaj są wszystkie sklepy pozamykane. Zobaczymy jutro od rana. Może będzie więcej. Najedzona jestem, napita. Jest mi dobrze. Dobra, takie zdjęcia robię. Nie pytajcie. Super. Odpoczynek. Pewnie mnie nie słychać, bo szumi. Ale za to, jak ładnie wygląda. No ja się trochę doubrałam, bo wam powiem, że tak jest niby ciepło, ale tak nie do końca. Takie tam rzeczy. Na słońcu fajnie, jak zawieje, to zimno. A chciałam powiedzieć, że byliśmy w Tigerze. I jest kolekcja wiśniowa. Normalnie, cherry, cherry lady. Czeremchy są, dzikie wiśnie również i cukiernie mijamy, ale że jesteśmy najedzone, to nas tak mocno nie kusi, jak mogłaby kusić. Także teraz zwiedzamy krupówy, co jest na krupówach, a jutro to zobaczycie. Oj, karczma nieczynna. No właśnie, to jest to, dużo rzeczy nieczynnych i nie słychać góralskich kapeli. Kompletnie w ogóle. Knajpkę mamy zamkniętą. Ale na przykład tak, jakieś tam stragany są otwarte. Tutaj mamy stekownię otwartą. Także nie jest tak najgorzej. Da się coś urzeźbić. Tutaj z boku jakaś knajpka czynna. Tam widać piękne góry. Cudne. A my idziemy na punkt widokowy górski. Zobaczcie, wyszłyśmy do jakiegoś sklepiku. I są przecudne, moje ulubione wzory w zasadzie. Znaczy ja cały czas szukam ring do telefonu. Ale wzory piękne. Zobaczcie, długopisy mamy. Śmieszne, ale jakie łapacze. Ten ładny. Czarny. A tu zobacz, jaki czarny wielki. No ja wiem, ciemna baba. Super. Super łapacze. O. Jestem fanką łapaczów, łapacze. Piękna. Fajnie, nie? Złotkiem doniczki, ładnie. Piękne. Cudne balkoniki. A co tu jest? Cukiernia chyba. Super. No i to jest ta niepasująca do niczego designersko galeria. Ale to nic, no trudno. Słuchajcie, jest rezydencja na sprzedaż tam na górze, ale też pomijawszy. No, wychodzimy na ten moment, gdzie są najpiękniejsze widoki z krupówek. Nie mówię, że w górach, ale z krupówek. I jeszcze doskwiera nam piękna pogoda. Także cudownie. Tutaj z boczku
tu, taki sklepik był bardzo fajny. Może jutro będzie otwarty. Zobaczymy. A tu wchodzimy robić selfiaki. Aż się do was odwrócę. Będę miała selfie na selfie. Po to mam kijek, żeby móc przekrzykiwać wodę i zrobić sobie zdjęciora na pięknym tle. Tu można by było czarować. Woda, ziemia, powietrze i tylko brakowało świec. Rewelacja. I mamy potoczek, i mamy widoczek. Proszę bardzo. Pięknie. Ała! I proszę bardzo, znalazłyśmy swoich. Domek dla troli w butach, w bucie. I trole, i czarownica z cukierami. Księgarnia. A nad księgarnią piękny balkon z wieżyczką. Zobaczcie, jaki kunszt. No i to jest stare zakopiańskie budownictwo. Śliczne. A jesteśmy na końcu Krupówek. My stwierdziłyśmy, usiadłszy na ławce, oto dowód siedzimy, bardzo, tak, że nie idziemy stąd, będziemy się wpatrzać na ten widok. Dokładnie tak. Dobijamy telefon, bo nam się odbiło już. A ja leżę. Odpoczywam. Znaczy wypakowałam, co miałam wypakać. Co to jest? A, chustka. A jeszcze się chustka zaplątała. Cudownie było. Jeszcze pipsztok lata. Nic, ja się ubieram tu ciepło i jeszcze pójdziemy sobie zobaczyć spacerkiem. Dokładnie, wezmę tylko buty, bo to mnie trochę obcisłe. Bardziej miękkie. Ale już mamy kupione picie, kupione mamy jedzenie. Więc w zasadzie można bez niczego sobie no, pospacerować. A my wieczorkiem jeszcze wybrałyśmy się na spacer. Znalazłyśmy Lidla, ale poszukujemy przystanku do Kuźnic, który gdzieś tam chyba jest, nie? Za światłami. Zaraz sprawdzimy. Czerwone światło, proszę stać. Toż to Ameryka. No ale w każdym razie góry są pięknie widoczne. Jeszcze nie jest całkiem ciemno. Także fajnie. Nasz spacer zaprowadził nas na takie przejście ze sklepami i tu mamy górala i góralkę i echo, bo nikogo nie ma. Nie ma turystów, nie ma miejscowych, dobrze, że oświetlone. Mam nadzieję, że to jest otwarte. Czy nie pamiętam, chyba jest. O, jakie piękna kiecka. Zobaczcie, pokażę wam. Kurtka super, ale super kurtka. Ej, podoba mi się. Ludzie. Cokolwiek to nie jest, ale podoba mi się. I jeszcze mają te. Super. Oryginalne obagi. Kiecka mi się podoba, nie znam się na Lugio. Zobaczymy. Stara mydlarnia. Stara mydlarnia to lubimy, nie? Likwidacja kolekcji. Nikogo nie ma. Gdzie jesteście, wodziska? Ale przynajmniej są światełki. A jak są światełki, to już jest ładnie. Zobaczymy. Latarnie jeszcze się nie palą, ale za to oświetla nas Gallery. Jak na święta. I mryga. I miga.
Idziesz siadać na ławkę? A ja zamarzam. Ale to nic. Mam na sobie 4 bluzy, nie? Nasza ławka giwontowa. Na giwontowo. Tu galery. I nie ma się co dziwić. Z widokiem na Dziewont. Tu już może nie jest to tak uroczy widok. Ale co siedzę? Na ławku. Jest fajnie.